Kurczak curry czerwone z baru Tasty Asia w hali milowskiej. Już byliśmy w tym barze, dlatego nie będę mówił. Jest świetny, jest moim ulubionym chyba Chińczykiem w Warszawie. Asia Tasty. I tym razem prezentujemy danie. Danie to się nazywa kurczak curry czerwone. Ważne jest słowo czerwone, gdyż gdy się mówi kurczak curry, dostaje się zupełnie innego kurczaka, który nie jest tak dobry i wygląda zupełnie inaczej. Kurczak curry czerwone. Bardzo dobre danie z Asia Tasty. Trzeba polecić. Przyjechałem dzisiaj specjalnie na to, żeby go skonsumować. Koszt dania to jest bodajże 18 zł w wersji na wynos, czyli 50 groszy więcej. Co my mamy? Czym się różni kurczak curry czerwone od kurczaka zwykłego? Kurczak curry zwykły to są małe kawałki mięsa w sosie z warzywami. Tutaj jest nie dość, że inny kolor sosu, bo jest pomarańczowy, właściwie nie czerwony, to kurczak jest w jakimś rodzaju ciasta. Tak wygląda nadgryziony kurczak w środku, na zewnątrz panierka. A smakuje wyśmienicie. Jest to danie raczej ostrzejsze, które pozostawia duży posmak. Pachnie przepięknie, po prostu mistrzostwo świata. Jakieś kiełki, sos, kurczak, jakieś widać liście jakiegoś badziewia, jakieś kiełki, ryż, surówka i tak dalej. Danie przepyszne i wspaniałe, więc powtarzam jeszcze raz, zapraszam do Chińczyka, do hali milowskiej, gdyż ona jest w remoncie i obawiam się, że restauracja też może nie przetrwać Asia Tasty. Moje ulubione dania: kurczak pikantny z makaronem sojowym, kawałki kurczaka w panierce, duże, nie takie duże, wymieszane z jakimiś sosami i tak dalej, polędwiczki panierowane, czyli polędwiczki wieprzowe w panierce z bardzo dobrym sosem, ryżem i sałatką, no i ten kurczak curry czerwone. Poza tym jeszcze dobre danie to było w tej restauracji, to były jakieś kalmary w sosie czosnkowym. Też były pyszne, też były wyśmienite, też je zapraszam i polecam. Bardzo miła obsługa, bardzo dużo ludzi. W lokalu bywają również celebryci. Widziałem paru aktorów, gdyż pewnie niedaleko jest Teatr Kapitol, więc się tam udają. Kiedyś spotykałem w nim, dosyć często widywałem Artura Szpilkę, gdy trenował tutaj właśnie na gwardii, która mieściła się w hali milowskiej. Tej gwardii już chyba tam dawno nie ma i Artur Szpilka mieszka bodajże w Stanach, ale bywał tu, bywał w tej restauracji. Smak tego kurczaka ma pierdolnięcie nie gorsze od Arturka. Więc ja zapraszam i polecam do konsumpcji kurczak curry pikantny, kurczak curry czerwony.